Ten odcinek powstał dzięki pomysłowi jednego z widzów. Co gdyby Napoleon pokonał Rosję? W Polsce istnieje zarówno tak dużo zwolenników Napoleona, jak i jego przeciwników, dlatego że była to postać niejednoznaczna. Z jednej strony chciał nieść wolność narodom europejskim, a z drugiej strony był on na dobrą sprawę pierwszym dyktatorem oraz zwiastunem tego, co czekało Europę, jak i resztę świata za ponad 100 lat. Jego niesamowite zdolności strategiczne umożliwiły Francuzom nie tylko dominację nad Wielką Brytanią, ale także pokonanie jej sojuszników, takich jak chociażby Austria, Prusy, Hiszpania czy wiele innych europejskich państw. Francja kontrolowała wtedy niemal całą zachodnią Europę, a jej terytorium powiększyło się o 50%. W Napoleonie wiele narodów pokładało nadzieję na lepsze jutro i zmiany obecnych postanowień, a jednym z nich byli Polacy, którzy u boku cesarza Francji byli niemal od samego początku. Jakkolwiek nie krytykować Napoleona za to, że wielokrotnie wykorzystywał on naszych rodaków do własnych celów, tak on jedyny był nadzieją dla Polski na odzyskanie niepodległości. Dlatego cieszył się on niesamowitym poparciem na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Szansa dla Polaków pojawiła się w momencie, kiedy Prusy nie zgodziły się z postanowieniami napoleońskimi odnośnie Związku Reńskiego, a Napoleon nie zawahał się nawet chwili i natychmiastowo najechał Prusaków, którzy pomimo pomocy rosyjskiej przegrali. Wtedy na mocy traktatów pokojowych w Tylży i zwycięstw polskich wojsk, a także udanego powstania wielkopolskiego na centralnych terenach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w 1807 roku powstało Księstwo Warszawskie, które już po upływie 2 lat poszerzyło się o ziemię z trzeciego rozbioru austriackiego. Ten moment w historii Europy był jednym z tych najbardziej przełomowych dla Polski, jak i reszty Europy, ponieważ w wyniku obsadzenia przez Napoleona jednego z jego marszałków na szwedzkim tronie, Rosja postanowiła wznowić handel z Wielką Brytanią, a cesarz Francji wierzył, że jedyną drogą do pokonania Anglików jest blokada morska, dlatego nie było zgody na to, żeby Rosjanie handlowali z Brytyjczykami. Z tego też powodu Napoleon zebrał armię liczącą 600 tysięcy żołnierzy, z czego 90 tysięcy to byli Polacy i postanowił wyruszyć na Rosję, obiecując wskrzeszenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czego świadectwem miała być oficjalna nazwa nadchodzącej potyczki, która powszechnie znana była jako II wojna polska. Pomimo początkowych sukcesów, szala zwycięstwa przechyliła się niestety na stronę Rosjan, którzy w obawie przed Napoleonem palili wszystkie miasta i zabierali ze sobą pożywienie, a następnie cofali się w głąb kraju. To samo stało się z Moskwą, która pomimo, że była stolicą, została niemal doszczętnie zniszczona, aby cesarz Francuzów się poddał. Jednak ten postanowił zaczekać, aż car ustąpi i zaakceptuje propozycję honorowego zakończenia wojny. Jednak pomimo miesiąca oczekiwania, Napoleon nie otrzymał listu zwrotnego, a pogoda zdecydowanie pogarszała się, przez co cesarz Francji zdecydował się na odwrót. Jednak wtedy było już za późno, a żołnierze Grande Armée masowo umierali na skutek mrozu i głodu. Ta ogromna klęska uniemożliwiła Francuzom odbudowanie ich potęgi, a kolejna zawiązana koalicja antyfrancuska zmusiła Napoleona do abdykacji. Co gdyby jednak historia potoczyła się nieco inaczej, a Napoleon obrał sobie najpierw za cel pełne podporządkowanie takich państw jak Prusy, Austria czy Hiszpania, a także wzmocnienie i odbudowę Polski, a dopiero później wybrałby się na wojnę z Rosją, ostatecznie pokonując ją. Właśnie tym zagadnieniem zajmiemy się w tym odcinku. Tak więc załóżmy teraz, że Napoleon przed wyprawą na Rosję stawia sobie za cel ukazanie jego przeciwnikom, że Francja dominuje w Europie. W tym celu tłumi wszystkie przejawy buntu w Hiszpanii, która pomimo tego, że znajdowała się w strefie wpływów Napoleona, to tak naprawdę była dla niego poważnym problemem. Cesarz, decydując się na obalenie ówczesnych rządzących w Hiszpanii i obsadzając tron swoim starszym bratem Józefem Bonaparte, sprowadził na siebie gniew mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, w tym także Portugalczyków, których to rodzina królewska, uciekając przed wojskami Napoleona, udała się do Brazylii. Problem ten ciążył na cesarzu Francuzów w trakcie kampanii na Rosję, a w 1813 roku sytuacja była już nie do opanowania. A to idealnie pokazuje, że kolejna wojna była możliwa tylko w przypadku, gdyby Napoleon ugruntował swoje panowanie na Półwyspie lub przystał na wcześniejsze propozycje hiszpańskich władz, co do wspólnego podziału Portugalii. W taki sposób zazwyczaj kończy się nieodpowiednia ocena możliwości wroga. To samo miało miejsce w przypadku Rosji. Pomimo 600 tysięcy żołnierzy Napoleon przegrał, a później państwa takie jak Prusy, Austria i Szwecja odwróciły się od Francji i zawiązały kolejną koalicję antynapoleońską. To właśnie z tego powodu Napoleon planował umocnienie Księstwa Warszawskiego, które docelowo miało stać się Królestwem Polskim. Jednak w momencie, w którym pokonał Prusy, dysponował znacznie okrojoną armią, przez co na samym początku nie był w stanie wywalczyć zbyt dużego dla nas terytorium, z uwagi na zagrożenie ze strony Austrii i Rosji. Jednak po niespełna 3 latach doszło do kolejnego starcia właśnie z Austrią, która została rozgromiona, a Polacy odzyskali ziemię z ostatniego rozbioru dokonanego przez Austriaków.
Wtedy Napoleon znajdował się na Fali, ponieważ na Półwyspie Iberyjskim sytuacja chwilowo się uspokoiła, a to umożliwiło zmiany. Wtedy właśnie Napoleon miał niepowtarzalną szansę na powiększenie Księstwa Warszawskiego, chociażby o Galicję. Jednak to się nie udało, ponieważ nie doszło do wymiany terenów dalmanckich na dawne ziemie polskie. Wtedy też widząc, jak słaba jest Austria, francuski cesarz mógł te tereny odebrać siłą. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze niedawno jego wojska maszerowały przez Wiedeń. Tak więc zakładając, że dochodzi do kolejnego konfliktu, a Francja zajmuje Galicję, Prusy nie mogą pogodzić się z rosnącą siłą Polaków, przez to decydują się uderzyć na Wielkopolskę, która po udanym powstaniu w 1806 roku jest integralną częścią Księstwa Warszawskiego. Wojska napoleońskie wraz z Polakami tłumią Austriaków i następnie kontratakują Prusaków, którzy nie zdołali przedrzeć się nawet przez wcześniej już wspomnianą Wielkopolskę, ponieważ Polacy wraz z Saksończykami cudem obronili Poznań. Rosja nie reaguje ze względu na obawy związane z niesamowitymi zdolnościami strategicznymi Napoleona i jego wciąż rosnącą armią. Wtedy Napoleon decyduje się dołączyć do Księstwa Warszawskiego część Pomorza, a wolne miasto Gdańsk musi udostępnić Polakom swoje porty, a oprócz tego do polskich ziem dołączona zostaje dopiero co zdobyta Galicja. Polska znajdowała się wtedy w Unii Personalnej z Królestwem Saksonii. Tym samym kolejnym krokiem Napoleona jest ostateczne rozwiązanie kwestii pruskiej, czyli odebranie Śląska, który trafia wtedy do saksońskiego króla Fryderyka Augusta I. To powoduje połączenie ziem Saksonii i Polski. Rosjanie widzą w Unii Polsko-Saskiej poważne zagrożenie, ale nie mogą zareagować. Jednak pomimo tego, wciąż łamią postanowienia Stylży dotyczące blokady handlowej Wielkiej Brytanii. Napoleon nie miał zamiaru dłużej tego tolerować, przez co zapowiedział drugą wojnę polską. Tak samo jak miało to miejsce w znanej już nam historii. Jednak tym razem warunkiem było uporanie się z Hiszpanią. W tym przypadku Królestwo Polskie było zdecydowanie mocniejsze ekonomicznie jak i militarnie. Przez co Polska po zwycięstwie Francuzów na Półwyspie Iberyjskim nie wystawiła do walki tylko 90 tysięcy żołnierzy, ale już ponad 150 tysięcy. Są to jedne z najlepszych i najbardziej zaufanych oddziałów Napoleona, a ich poświęcenie pomaga w błyskawicznej dominacji nad coraz to większym obszarem Rosji. Tym razem Napoleon, w porę rozpoznając rosyjską strategię spalonej ziemi, postanawia zatrzymać się w Smoleńsku, przywracając tym samym Polsce wszystkie utracone na wschodzie ziemie. A Królestwo Polskie kształtem przypomina już to z najlepszych lat Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Na terenach smoleńskich w dalszym ciągu żyło około jeszcze 30% ludności posługującej się językiem polskim, przez co bardzo szybko dochodzi do polonizacji tego regionu, a wojska napoleońskie zostają rozlokowane na wschodnich rubieżach dopiero co odnowionego Królestwa Polskiego. Przychodzą nagle mrozy, przez co Napoleon decyduje się utrzymać pozycję do nadejścia późniejszej wiosny. Aleksander I, widząc, że Polska powróciła na mapę, a nieopodal Moskwy niemal 700 tysięcy napoleońskich żołnierzy czeka na dalsze rozkazy, wysyła list do francuskiego cesarza, w którym oświadcza, że akceptuje obecny podział Europy i obiecuje wznowienie blokady handlowej Wielkiej Brytanii, a co więcej, może nawet wesprzeć Napoleona w walce z Brytyjczykami. Propozycja ta jest wystarczająco przekonująca, a dla upokorzenia rosyjskiego cara traktat pokojowy zostaje podpisany w Warszawie. Anglicy, wiedząc o miażdżącej przewadze Francuzów oraz będąc lekko osłabionymi po wojnie brytyjsko-amerykańskiej, która skończyła się dopiero w 1815 roku, postanawiają się poddać, idąc tym samym na ugody względem Napoleona, który żąda od Anglików Kanady, Gibraltaru oraz oddania reszty zajmowanych ziem w Egipcie. Dalsze losy Europy prowadziłyby zapewne do obalenia nowego francuskiego porządku, tak samo jak miało to miejsce chociażby podczas Wiosny Ludów, która była następstwem sztucznego podziału Europy po Kongresie Wiedeńskim. Z tego powodu jestem przekonany, że napoleońska Europa przetrwałaby co najwyżej 30 lat. Jednak ten czas, chociażby dla Polski, byłby bezcenny. Historia naszego kraju zmieniłaby się nie do poznania, ponieważ będąc w Unii Polsko-Saskiej, nie tylko odzyskalibyśmy tereny przedrozbiorowe, ale dodatkowo nasze terytorium poszerzyłoby się najprawdopodobniej o Saksonię i Śląsk, co w połączeniu z dostępem do morza zaowocowałoby błyskawicznym rozwojem gospodarczym i militarnym. W tym scenariuszu Polska mogła po raz kolejny wznieść się na światowy szczyt, jednak za jakiś czas czekałaby nas poważna wojna, o ile nie seria wojen z poszkodowanymi przez Napoleona państwami. Pewne jest także to, że Amerykanie, wolni od angielskiego problemu, mogliby szybciej zdecydować się o dalszej ekspansji na południe, a światowy kolonializm, ze względu na osłabienie Wielkiej Brytanii, mógłby skończyć się dużo wcześniej. Tym samym mapa świata wyglądałaby teraz zapewne nieco inaczej. Tak więc, jak sami widzicie, zwycięstwo Napoleona zmieniłoby znaną nam historię, a w tym scenariuszu Polska ponownie mogłaby wrócić nie jako europejskie, ale i nawet jako światowe mocarstwo. Niestety, ale cesarz Francuzów przecenił swoje możliwości i nie uporał się ze wszystkimi problemami przed wyprawą na Rosję, a to niestety zaowocowało jego porażką i ponownym zniknięciem Polski z mapy.
Szkoda, że tak się stało, ponieważ była to niepowtarzalna dla nas Polaków okazja na to, żeby nasze państwo znowu było potęgą. Dziękuję wam wszystkim za uwagę oraz moim patronom za wsparcie. A my słyszymy się już niebawem. Cześć!